kopalni soli, a w niej powstało osuwisko. Część mieszkańców musiała się ewakuować. Inni pytają o to, jaka przyszłość ich czeka, a odpowiedzi na to pytanie szukał Stanisław Wryk. Ta kopalnia soli miała być gwarancją spokojnego życia. W 1977 roku stała się przekleństwem w malutkiej miejscowości Wapno. To wtedy w tej kopalni doszło do katastrofy górniczej. Dziesiątki rodzin musiało się stąd wyprowadzić. Od tego czasu, czyli od 37 lat, ta miejscowość walczy ze skutkami tamtego wydarzenia. Woda zalała kopalnię soli. Ewakuowane rodziny z dnia na dzień musiały rozpocząć życie w innych miejscowościach. Wydawało się, że to koniec kłopotu. Kopalnia nie dała o sobie zapomnieć. 4 lata temu na tak zwanym gipsiaku, na którym się znajdujemy, doszło do kolejnego osuwiska. Na mieszkańców znów padł blady strach. Wójt gminy nie chciał dłużej czekać na kolejne niespodzianki. Postanowił odpowiedzieć na pytanie, które wszyscy tutaj zadali. Na ile to te procesy, które ewentualnie tam przebiegają, pozwalają nam żyć bezpiecznie i planować, jeżeli chodzi o rozwój całej miejscowości. Specjalna komisja złożona z ekspertów z całej Polski przez 3 lata... Jestem tam. ...gminy dziś podzieliła się wnioskami z mieszkańcami. No nie jest nic specjalnego, co zagrażałoby normalnemu funkcjonowaniu mieszkańców. Nie wiem, czy będą możliwe drobne pozwolenia na budowę jakichś małych obiektów. Być może tak, natomiast o jakiejś większej infrastrukturze myślę, że raczej nikt się nie odważy, nie zdecyduje, za dużo ryzyko po prostu. Mieszkańcy po 37 latach od pierwszego osuwiska wreszcie wiedzą dosłownie ich przenośni, na czym stoją. Kto by chciał mieszkać tam, gdzie by było zagrożenie jakieś bezpieczeństwa ludzkiego, nie? Choć żaden z ekspertów nie da 100% gwarancji, wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Wapna wreszcie mogą spać spokojnie. Dla magazynu Polska, Stanisław Wryk, Polsat News, Wapno.